my! Nam się bardzo dobrze ułożyło, bo strzeliliśmy szybko dwie bramki. Troszeczkę się skomplikowało po pracy kontaktowej i wiedzieliśmy, że w drugiej... Czy wiedzieliśmy? Przypuszczaliśmy. Nie wiedzieliśmy, że tak będzie. No, przypuszczaliśmy, że Pomer będzie atakował, będziemy musieli się dobrze bronić. Staraliśmy się dobrze bronić i wiedzieliśmy tak samo, że stworzy się do nas sytuacje z kontry, które możemy wykorzystać i strzelając trzecią bramkę uspokoimy grę. Mieliśmy ciężkie momenty przez większość drugiej połowy, co jest oczywiście logiczne, bo Pogoń goniła wynik, mecz pucharowy, nam zależało na awansie, plus dobrej grze i momentami tak było, ale to akurat jeżeli chodzi o Puchar Polski, zależało nam na tym, żeśmy to chcieli potraktować i traktujemy nadal jako poważne, powiedziałbym, poważny mecz. Gratulacje przede wszystkim dla Ryśka i dla Zawiszy za awans do kolejnej rundy. My oczywiście żegnamy się z pucharem, koncentrujemy się tylko na lidze. Właśnie tak to sobie wyobrażałem i nie poszło tak, jak sobie zakładaliśmy. Szybko stracono dwie bramki, później powinniśmy wynić, rzuciliśmy do siebie do przodu do ataku, ale na tę drugą bramkę nie zapracowaliśmy. No, piłka nie chciała wpaść, były parę okazji, ale piłka nie wpadła do siatki. Kontra na 3-1 i właściwie już po meczu. Źle rozpoczęliśmy, bo trochę chaotycznie i daliśmy się zepchnąć na swoją połowę. Nie jest to ustawienie, w którym gramy pierwszy raz. Ćwiczyliśmy to już wcześniej i mieliśmy z tym problemu. Akurat dzisiaj nie funkcjonowało to najlepiej, stąd też po przerwie zmiana powrót do starego ustawienia. Oczywiście żałujemy i tak jak mówię, w siebie z Zawiszą chcieliśmy wygrać, chcieliśmy awansować, nie udało się. Mamy przed sobą ligę, trudne spotkania i na tym się musimy koncentrować, bo jak na razie, mimo tego, że gra nie wygląda najgorzej, to tych bramek nie jest za dużo i nie zdobywamy punktów. I to jest naszą bolączką. Także mamy o czym myśleć i co analizować.